Szczecinecka nekropolia jest jedną z największych w regionie. Założona została w XIX wieku. Spoczywa na niej ponad 40 tysięcy mieszkańców dawnego i współczesnego Szczecinka. Często przechodzimy obok nagrobków, odczytujemy nazwiska i zastanawiamy się, kim byli ci, którzy tam spoczywają. Sylwetki niektórych z nich, zasłużonych dla miasta, dziś w naszym programie po aktualnościach przybliży Jerzy Duć. Dzisiaj jest dzień zaduszny. Wspominamy naszych krewnych, znajomych, przyjaciół, ale także myślimy o tych mieszkańcach Szczecinka, którzy i okolic, którzy spoczywają tu na naszym cmentarzu, o tych mieszkańcach, którzy są w jakiś sposób zasłużeni dla naszej lokalnej społeczności. Bez wątpienia taką osobą jest świętej pamięci pani doktor Genowefa Matusewicz. Pani Matusewicz pochodziła z Wilna. Tam ukończyła Uniwersytet Stefana Batorego. Tam uzyskała dyplom lekarza i w 1946 roku przyjechała tu do Szczecinka. Przyjechała sama, bowiem jej mąż niestety został zamordowany przez partyzanckę antypolską tam właśnie w 1943 roku na Białorusi. Przyjechała tutaj i z miejsca rozpoczęła organizację służby zdrowia. Pracowała między innymi w szpitalu, ale zorganizowała, czy była współorganizatorką szkoły dla pielęgniarek. Ale najważniejsze to, co zdziałała w naszym mieście, za co my pamiętamy o niej, za co kochamy pamięć o niej, to właśnie ta otwartość wobec innych. Była, jak to niektórzy wspominali, lekarzem ubogich. Leczyła często za darmo, a nawet za darmo przekazywała swoje leki. Niestety zmarła bardzo młodo, bo w 1954 roku. Ale okazuje się, że nie tylko tutaj działała i rozdawała swoje serce. Bowiem tam na Kresach, w Wileńszczyźnie uratowała szereg istnień ludzkich, Żydów i dzięki temu za to właśnie otrzymała medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Razem z panią doktor pochowany jest jej syn Janusz Matusewicz, nawiasem mówiąc, absolwent naszego pierwszego liceum ogólnokształcącego, który przez wiele lat żył i mieszkał w Stanach Zjednoczonych, ale po śmierci w 2015 roku życzył sobie być pochowany tu w Szczecinku razem z matką. Tu także znajduje się symboliczny grób męża pani Matusewicz, Jerzego, który jak wspomniałem został zamordowany w 1943 roku. Kolejnym grobem wartym odwiedzenia przez mieszkańców Szczecinka jest mogiła pani Olgi Światopełk-Zawadzkiej. W powszechnej opinii mówimy o niej pani Olga Zawadzka, ale była to osoba pochodząca z dość zamożnej rodziny kresowej z Kresów południowo-wschodnich. I rodzina jest bardzo, była wykształcona. Jej rodzony brat był profesorem i rektorem Uniwersytetu we Fryburgu. Tu jest także symboliczna mogiła jej syna Konstantego. Pani Olga miała duże zasługi dla naszej lokalnej społeczności. Była przez wiele lat nauczycielem religii tu w Szczecinku. Była zaangażowana w obronę klasztoru sióstr niepokalanek w Szczecinku. Przez swoje nazwisko sugerowano, że jest krewną przewodniczącego Rady Państwa Zawadzkiego. Stąd była to niejako ochrona, póki się ubecy nie zorientowali, jak wygląda sytuacja naprawdę. Mnie osobiście uczyła religii i zachowałem o pani Oldze jak najlepsze, ciepłe wspomnienia. Uczestniczyła w
takiej komisji zorganizowanej do opracowania podręczników religii tutaj w naszej diecezji, które z tego co wiem obowiązywały przez długi czas w całej Polsce. Pani Olga była też zaangażowana w obronę Żydów. Uchroniła przed niechybną śmiercią 3 dziewczynki, które później po latach odwiedziły ją, odszukały, odwiedziły ją tutaj w Szczecinku. I z tego powodu pani Olga została uhonorowana także medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Jej postać została doceniona także przez prezydenta Rzeczpospolitej. Została odznaczona wysokimi odznaczeniami państwowymi. Na naszym cmentarzu spoczywa wielu żołnierzy AK, partyzantów z okresu II wojny światowej. Jednym z nich jest świętej pamięci Stanisław Jachiewicz. Pochodził spod Wilna. Do partyzantki wstąpił w 1943 roku. Był jeszcze wtedy niepełnoletni. Jakoś tam oszukiwał swoich dowódców, że jest starszy. Miał pseudonim Skoczek. Skoczek dlatego, że kiedy go policja litewska chwyciła i próbowała aresztować, uciekł skakając z okna wagonu. Został aresztowany w 1944 roku. Dostał wyrok przez władze sowieckie 10 lat łagrów. Wywieziono go aż na Czukotkę, tam Hen, gdzie jest cieśnina Beringa. Kiedyś rozmawiałem z nim na ten temat i opowiadał, jak statkiem wieziono ich na Czukotkę i dreszcze przebiegły mu po plecach, kiedy zobaczył, jak nieprzychylny jest to kraj. Ale pomyślał on i inni, że ludzie tam żyją, to i my jakoś będziemy żyć. Okazało się, że wśród więźniów politycznych śmiertelność dochodziła do 75%. Pan Stanisław Jachiewicz przeżył chyba tylko dlatego, że był młody, silny, zdrowy. Później po odbyciu wyroku jeszcze przez kilka lat był w Magadanie na Dalekim Wschodzie. Zmarł tu w Szczecinku w 2008 roku. Był współorganizatorem Związku Żołnierzy AK, Sybiraków. Należał do parafii Zachód i tam wystawił społecznie ze swoich własnych środków bramę, taką ostrą bramę, ponieważ przypominała mu to ukochane Wilno i fakt, że brał udział w walkach o Wilno, w walkach o kryptonimie właśnie Ostra Brama. Jesteśmy przy grobie Marii i Zbigniewa Królikowskich. Pani Maria pochodziła z Kresów południowo-wschodnich, z dość zamożnej rodziny kresowej. Jej ogromną zasługą było to, że i ona, jak wcześniej wspominałem przy pani Oldze i nie tylko, ratowała Żydów. Ale proszę uważać, ona tych Żydów uratowała aż kilkudziesięciu, bodaj 10 rodzin. Dla przypomnienia, za ukrywanie Żydów w Polsce, tylko w Polsce, groziła kara śmierci. Jej mąż, Zbigniew Królikowski, był zaangażowany w działalność konspiracyjną, ale już po wojnie. Był w tak zwanym podziemiu niepodległościowym. Został aresztowany, jeśli dobrze pamiętam, w 1949 roku i po okrutnym śledztwie skazany bodaj na 5 lat. Wyrok odsiadywał między innymi we Wronkach. Z więzienia wrócił jako inwalida wojenny. Jak państwo zapewne zauważyli, wybrałem specjalnie 3 osoby nieżyjące, 3 panie, które ratowały Żydów. Bowiem Polaków ratujących Żydów było najwięcej w Europie. Na 21 tysięcy odznaczeń ponad 6 tysięcy przypadło Polakom. Tu na tym cmentarzu leżą
osoby pochodzące z kresów wschodnich, zarówno północno-wschodnich, Wileńszczyzna, jak i południowych, lwowskie, tarnowskie i inne miejscowości. I tam właśnie mieszkały w większości te osoby. Myślę, że Szczecinek jest jednym z nielicznych cmentarzy, gdzie tak wiele osób, aż 3 osoby są pochowane z tymi zaszczytnymi odznaczeniami. Świętej pamięci Ryszard Rusielik był postacią niezwykłą. Znałem go przez dosyć długi czas. Współpracowaliśmy w samorządzie, ale mówiąc szczerze, nie znałem wszystkich jego zainteresowań. Ryszard Rusielik pochodził z Grodna. To było jego ukochane miasto. Później dzięki temu właśnie, że kochał to miasto tak bardzo, organizował przyjazdy dzieci białoruskich, także z Grodna, tu na wakacyjne przyjazdy do Polski, do Szczecinka. Ryszard Rusielik był też znany dość powszechnie z eskapady, można by powiedzieć, jachtem Tropiciel w 1982 roku. Opłynął tym jachtem dookoła świata, 33 tysiące mil. Był osobą w tamtym czasie pod tym względem wprost niezwykłą. Pamiętam, że zaprosiliśmy go na taki wykład ilustrowany zdjęciami z jego przygód. Ale też i Ryszard bardzo pasjonował się lotnictwem. Był wiceprezesem stowarzyszenia takiego w Bornym Sulinowie i w czasie przygotowań do takiego zjazdu zginął śmiercią lotnika. Zginął w wypadku. Niestety, no, bardzo młodo i szkoda. Świętej pamięci Izydor Fabiszak był wybitnym, naprawdę wybitnym profesorem matematyki w pierwszym liceum ogólnokształcącym, tym właśnie nad jeziorem. Mam z nim osobiste wspomnienia. Mianowicie, kiedy zdawałem egzamin wstępny do ogólniaka, pan Izydor egzaminował mnie. Pamiętam, że był dowcipny, wesoły i potrafił rozładować atmosferę. Później spotkałem się z nim, kiedy sam byłem przez krótki czas profesorem. Siedział przy stoliku wśród matematyków, wybitnych nauczycieli, między innymi pana Sikory. Pan Izydor Fabiszak, jak powiedziałem, był wybitnym matematykiem, wybitnym nauczycielem matematyki. Myślę, że wśród jego uczniów nie było takiego, któremu by nie wytłumaczył, jak to się mówi, kawa na ławę, o co chodzi w tej matematyce. Ale jego uczniowie jeszcze mieli jedną cechę, mianowicie klasy, które on uczył, stanowiły pewną jedność, trzymały się z sobą. Teraz nawet wiem to, bo kręcę się wokół zjazdów, więc teraz nawet po latach, kiedy są zjazdy, uczniowie z jego klas stanowią jedną z najliczniejszych grup w społeczności szkoły. Pan Izydor nigdy nie odmawiał pomocy swoim uczniom, a nawet nieznanym osobom. Jeśli go ktoś poprosił o pomoc, zawsze znalazł czas. Jego wielką pasją było myślistwo, było wędkarstwo, ale myślę, że na te wielkie pasje i przyjemności pozostawało mu niewiele czasu. Odszedł zbyt wcześnie. Społeczność szkoły uczciła jego pamięć nazwaniem klasy, w której uczył, jego imieniem. Znajdujemy się przy grobie świętej pamięci Stanisława Klisza. Staszek był moim długoletnim kolegą, podwójnym niejako. Ukończył ten sam uniwersytet co ja, czyli KUL, a później był nauczycielem, także w naszym ogólniaku. Ale dla mnie przede wszystkim był członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego. Przez długie lata był jego prezesem. Miał ogromną wiedzę historyczną i z tego właśnie powodu zyskał ogromny szacunek wśród swoich uczniów. Do dziś dnia wielu z nich go wspomina. Był człowiekiem wielkiego serca, życzliwym dla wszystkich, chociaż
też w życiu bardzo wiele przeszedł. Jako młodzieniec, niepełnoletni, należał do organizacji, wówczas to się nazywało antypaństwowej, młodzieżowej organizacji antykomunistycznej. Zresztą jak jego ojciec i siostra. W 1949 roku bodajże zostali za to aresztowani i Staszek jako niepełnoletni otrzymał wyrok tylko 7 miesięcy. Później mógł wrócić wprawdzie do szkoły i ukończyć nasz ogólniak, ale nie mógł dostać na studia. Dopiero udało mu się to przy trzecim podejściu na KUL właśnie. I tak został historykiem, bardzo dobrym historykiem. Tak to już jest, że czasami całe rodziny wymierają i nie ma komu opiekować się grobami ojców, braci, żon. Wyjeżdżają ludzie na zachód. I bywa tak, że te groby opuszczone, zaniedbane, nieopłacone po 20 kilku latach zostają likwidowane. Wielu jest takich mieszkańców. Powinniśmy także o nich pamiętać. Szczątki tych właśnie mieszkańców osamotnionych są zbierane i tu chowane w osarium, które jest już dla nich ostatnim miejscem spoczynku.